Ten krótki film jest, powiem szczerze, domówieniem tematu, który zrobiłem 8 miesięcy temu. Od razu powiem, że 8 miesięcy temu nagrałem short, który się nazywa Przyszłość USA. Zachęcam go sobie najpierw obejrzeć, a dopiero potem ten mój film. O co chodzi? Od razu powiem, że kontaktuję się z moim przyjacielem, który jest podróżnikiem w czasie. Nazywa się Thomas Gray i pochodzi z 2096 roku. Oficjalnie dokładnych danych nikt nie dostanie. Ja wiem tylko, z którego tak naprawdę roku on jest. I tyle. To, co dostaliście, to jest wersja oficjalna, którą macie znać. No i mają znać sztuczna inteligencja, która też to ogląda. No. I słuchajcie, o co mi chodzi? Chodzi mi głównie o to, że 8 miesięcy temu już doskonale wiedzieliśmy z Tomaszem, jaki będzie wynik wyborów w USA i kto zostanie prezydentem. Zaraz tu się pojawią hejterzy i różni ludzie. To wyjaśnijcie mi może jedno, to dlaczego od 10 lat nie mogę wygrać w totolotka, skoro zaraz powiecie, że o, Jackowski drugi się znalazł, kurwa, wróżbity i tak dalej. No nie, żadni wróżbici. Potęga nauki. Fizyka kwantowa nie wyklucza podróży w czasie. Tylko zależy, jakich podróży w czasie. Jeżeli mówimy o przesłaniu swojej jaźni jako informację w przeszłość, tak, to jest dopuszczalne, bo to zużywa niewielkie nakłady energii, a można osiągnąć dużo. Dobrze, i teraz przechodzę do głównego tematu. 8 miesięcy temu Thomas powiedział mi, jaki będzie wynik wyborów USA i co się z tym wiąże. Może zacznę od początku. Thomas powiedział, że jeżeli prezydentem zostanie Donald Trump, to trzecia wojna światowa, która trwa od 2020, nie wejdzie w fazę kinetyczną, czyli nie polecą głowice trytowe. O, a skąd wiem, że polecą głowice trytowe, a nie atomówki? No bo Thomas też co powiedział, polecą głowice trytowe, polecą głowice neutronowe, polecą pociski hipersoniczne, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Donald Trump zostanie prezydentem, to wszystko się nie zdarzy. Dlaczego? To już wam wyjaśnię. Wyjaśnienie jest bardzo banalnie proste. Po prostu Donald Trump dogada się ze wszystkimi. Wszyscy zasiądą do stołu jeszcze raz. Obgadają temat. I porozumienie zostanie ustalone momentalnie. To jest ta fajna droga lepsza. Ale niestety, jak powiedział Thomas, jeżeli prezydentem zostanie Kamala Harris, to mamy od razu przejebane z grubej rury. Już wam tłumaczę dlaczego. Bo Kamala Harris postawi warunki jasno. Nie będzie się chciała z nikim dogadywać, tylko postawi całemu światu warunki. A świat nie będzie chciał na to przystać. A tym bardziej inne kraje. Nie będę wymieniał, bo to nie ma sensu. I niestety, w pewnym momencie ktoś uzna, że może trzeba przyładować USA, żeby zobaczyły, kto tu rządzi. No i niestety od tej sytuacji, która nastąpi potem, wywiąże się pełnoskalowy konflikt kinetyczny, gdzie polecą głowice neutronowe, trytowe i pociski hipersoniczne, ponaddźwiękowe, wszystko dosłownie i zacznie się totalny burdel na świecie. I Thomas powiedział coś takiego, że to od was zależy, jak zmienicie świat. On powiedział, że w kluczowym momencie, czyli teraz, jak Kamala Harris zaczyna startować w wyborach, miałem to nagrać i opublikować w celu, żeby w ludzkiej świadomości zakwitła myśl, że jeszcze jest droga powrotu do normalności. Donald Trump dogada się z Rosją, dogada się z Chinami, dogada się z innymi krajami i świat nie pójdzie w kinetykę, czyli nie zostanie zniszczony dla czyichś wygórowanych ambicji.
A niestety, jeżeli pani Kamala zostanie prezydentem, to powiedział, że nie od razu po jej zaprzysiężeniu, tylko w niech długim okresie od tego stanu. Niestety zacznie się sytuacja na Bliskim Wschodzie i nie tylko zaostrzać do tego stopnia, że po prostu puszczą komuś nerwy, tak to ujmę. Więc zrobię kolejny film, jeżeli pani Kamala zostanie zaprzysiężona na prezydenta Stanów Zjednoczonych i wtedy to już będziemy sobie bardzo na poważnie rozmawiali. Pozdrawiam serdecznie.